Romanka. Twój co, droga Gladys? Romanta, droga księżno. Nie mogę teraz żyć bez niego. Ach, droga Gladys, jesteś zawsze taka oryginalna, ale cóż właściwie robi taki chiromanta? Czy to nie jest to samo, co manikiurzysta? O nie, moja droga. Przychodzi do mnie regularnie, 2 razy w tygodniu, ogląda moją dłoń i mówi mi o niej bardzo ciekawe rzeczy. Wielkie nieba! Muszę go pani przedstawić. Przedstawić go? Tak. Ale jak to? No przecież on nie może tutaj być. Naturalnie, że jest. Nie wyobrażam sobie przyjęcia bez niego. Mówi mi, że mam psychologiczną dłoń i gdyby mój wielki palec był odrobinę krótszy, byłabym straszną pesymistką i wstąpiłabym do klasztoru. Ach, rozumiem, rozumiem. A więc on przepowiada przyszłe dobre losy. I złe także. Wszystko, co ma się zdarzyć. W przyszłym roku na przykład będę w ogromnym niebezpieczeństwie. Zarówno na lądzie, jak i na morzu. Postanowiłam więc zamieszkać w balonie. I każę sobie co wieczór ściągać na linię kosz obiadem. Wszystko to jest zapisane na moim małym palcu, czy też na dłoni. Nie pamiętam. Uważam zresztą, że każdy powinien dać sobie wróżyć z ręki przynajmniej raz w miesiącu. Wiedziałby, czego nie ma robić. Ach, naturalnie i tak by to robił, ale przyjemniej jest być ostrzeżonym. Ach, jeśli nie znajdzie się zaraz ktoś, kto przeprowadzi mi pana Podżersa, będę chyba musiała go poszukać sama. Pozwoli pani, że ja pójdę? Lordzie Arturze, obawiam się, że go pani rozpoznał. Jeśli jest taki nadzwyczajny, jak pani mówi, trudno byłoby go nie dostrzec. Niech mi pani powie, jak wygląda, a zaraz go do pani sprowadzę. On nie wygląda na chiromanta. Nie jest ani mistyczny, ani tajemniczy, ani nawet romantyczny. O, otóż i pan powie. Droga księżno, pozwól. Pokaż panu Podżersowi swoją dłoń. Ściągnij rękawiczkę. Ależ droga Gladys, no wydaje mi się, że nie godzi się tego robić. Jak wszystkiego, co interesujące. Ale muszę państwa sobie przedstawić. Droga księżna, oto mój ulubiony chiromanta, pan Polders. Pani Polders, księżna Pani. A jeśli pan powie, że jej wzgórek księżycowy jest większy od mojego, zupełnie przestanę pana wierzyć. Ależ moja droga, jestem przekonana, że nic podobnego nie ma na mojej dłoni. Się okaże. Jej łaskawość ma zupełną rację. Wzgórek księżycowy o tutaj nie jest zbyt rozwinięty. Ale za to linia życia doskonała. Ambicja umiarkowana. Linia rozumu nieprzesadnie długa. Linia serca. Och, panie Podżers, bądź pan odrobinę niedyskretny. Uczyniłbym to jak najchętniej, gdyby droga księżna dała mi do tego jakikolwiek powód. Ale z przykrością, no tutaj muszę stwierdzić, że widzę tę wielką stałość uczuć. No mów pan dalej, mów pan dalej! Połączoną z surowym poczuciem obowiązku. Oszczędność ponadto nie jest najmniejszą z cnót waszej łaskawości, księżno. Oszczędność jest bardzo dobrą rzeczą. Kiedy wyszłam za Paisleya, miał on 11 zamków i ani jednego domu mieszkalnego. A teraz ma 11 domów mieszkalnych i ani jednego zamku. Ale cóż w tym złego, moja droga? Cóż w tym złego? Lubię. Komfort i nowoczesne wygody i ciepłą wodę w każdej sypialni. Droga księżna ma zupełną rację. Komfort jest jedyną rzeczą, jaką cywilizacja dać nam może. Świetnie pan określiłeś charakter księżnej. A teraz pora na Lady Florę. Lady Floro, pokaż swoją dłoń panu Podżersowi. O, pianistka. Wyborna pianistka. Ale zdaje się
Średnia muzyczka. Bardzo uczciwa, bardzo powściągliwa, czująca wielki pociąg do wieża. Zupełnie trafnie. Zupełnie trafnie. Flora hoduje 2 tuziny psów rasowych na wsi i gotowa byłaby zrobić z każdego domu menażerię. No, gdyby ojciec jej na to pozwolił. To samo ja robię co czwartek ze swojego domu. Tylko, że ja wolę lwy niż rasowy pies. To jedyny błąd, Lady Winder. Jedyny. Kobieta, która nie umie nadać czaru swoim błędom, jest tylko samicą. Ale teraz, panie Bodżers, powróżysz może ser Tomaszowi. Ser Tomaszu, pokaż swoją błąd, panie Bodżersowi. Proszę. Widzę awanturnicze usposobienie. 4 długie podróże już odbyte. 3 razy doznał pan rozbicia okrętu. Oj nie, przepraszam. Tylko 2 razy. Ale za to niebezpieczeństwo czeka pana w najbliższej podróży. To prawda, ale proszę głośno tego nie mówić. Jeszcze moja żona usłyszy i nie puści mnie na kolejną wyprawę. Słucham, co jeszcze pan widzi? Nieprzejednany konserwatysta. Niesamowicie punktualny. Opanowany namiętnością do zbierania rzadkości. Niesamowity, taki naprawdę jestem. Przeszedł pan ciężką chorobę pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. I widzę, spory majątek pana dziedziczył, mając lat 30. Nienawidzi pan kotów, radykałów i... innych mężczyzn. Musi pan koniecznie zobaczyć rękę mojej żony. Pańskiej drugiej żony. Skąd pan wie? Mój drogi, przecież wiesz, że mam uczulenie na ale to jedyna informacja o mnie, którą mogę pojawić. Jeżeli nawet pan Pobler zdołby wyczytać coś z mojego oni, w co absolutnie nie wierzę, to wiesz, co mówię, że stanowczo sobie tego nie życzę. Ależ moja droga, ja za to zapłacę i zabiorę cię na następną wyprawę. Dalsza dyskusja na ten temat nie ma sensu. Czy sądzi pani, że pan Bodżers nie miałby nic przeciw obejrzeniu mojej ręki? Oczywiście, że nie. Każdy z moich protegowanych musi się czymś popisać i skakać przez obręcz na każde moje żądanie. Ale jutro jestem umówiona z Sybilą na śniadanie. Musimy obgadać sprawę kapeluszową. Muszę więc pana ostrzec, że jeśli pan Bodżers wykryje, że masz pan podły charakter, lub też skłonność do podagry, albo co najgorsze, gdzieś drugą żonę za oceanem. Wszystko jutro powtórzę Sybilli. Nie boję się jej. Sybilla zna mnie tak samo dobrze, jak ja ją. Przykro mi to słyszeć. Wzajemną postawą małżeństwa jest niezrozumienie się. Panie Podżers, Lord Arthur Sybill umiera z ciekawości dowiedzenia się, cóż ciekawego wyczyta pan z jego dłoni. Droga Lady Windermere, bardzo proszę, pozwól panu Podżersowi zostać jeszcze z nami. Właśnie powiedział mi, że powinnam wejść na scenę, a to mnie tak bardzo zaciekawia. Jeśli tak powiedział, tym bardziej go muszę zostawić. Panie Podżers, powiedz nam coś ciekawego o Lordzie Arturze. Jest on jednym z moich ulubieńców. Czekam, panie Podżers. Wszyscy czekamy. Sądzę, że Artur powinien wejść na scenę, ale wyłajany przez panią, pan Podżers boi mu się o tym powiedzieć. O, jest to ręka czarującego młodego człowieka. Oczywiście, że tak. Ale chcę wiedzieć, czy będzie też czarującym mężem. Droga księżno, wszyscy czarujący młodzi ludzie stają się później czarującymi mężami. Myślę, że mąż nie powinien być zbyt czarujący. Jest to wielce niebezpieczne. O, nie są oni nigdy zbyt czarujący, ale chcę więcej szczegółów. Szczegóły są jedynymi interesującymi rzeczami. Co ma spotkać Lorda Artura? W najbliższym czasie czeka go podróż. Naturalnie, podróż poślubna. Utraci jedną sprawę. Siostrę? Nie, na pewno nie siostrę. Dalszą pewną.
Ach, jestem fatalnie rozczarowana. Nie mam do powiedzenia i to nic, Sybilii. Chyba to, że będzie musiała się zaopatrzyć w czarną, jedwabną suknię. Ale do kościoła. A teraz zapraszam Państwa na kolację. Zapraszam, proszę za mną. Zapraszam. Księżna pani zostawiła tutaj jedną ze swoich lewych rękawiczek. Panie Podżes, żądam od pana szczerej odpowiedzi na pytanie, które panu zadam. Drogi lordzie, muszę spieszyć do księżnej pani. Niecierpliwi się, no. Księżna może poczekać. Damom nie powinno się kazać czekać. Płeć piękna bardzo szybko się niecierpliwi. Nie wie pan o tym? Powiedz mi pan prawdę. Powiedz, co wyczytujesz na niej. Co mianowicie? Wyczytałem z pańskiej ręki coś ponad to, co panu powiedziałem. O! Wiem, że tak jest, ale proszę ci pana, żądam. Zapłać. Zaraz zapłaci pan. Tak. Dam panu czek na 100 funtów. Gwinei? Rozumie się. Panu czek jutro. Pan pozwoli, lordzie Artur, żeby przeczytać panu moją kartę. Rodziny moich przyjęć są od 10 do 4 lat. Rodzin z nimi żony. Zapraszam, zapraszam. Jestem gotów. Morderstwo? Morderstwo? Dlaczego? Morderstwo? Morderstwo? Mowa o szczęściu dla nas, jeśli w każdej chwili mogę być powołany do spełnienia przepowiedni wypisanej na mojej dłoni. Jakie będzie nasze życie? Małżeństwo musi być odłożone. Za wszelką cenę, postanowione. Nie mam prawa poślubienia jej, dopóki nie spełni się przepowiednia morderstwa. Dopiero po dokonaniu go będę mógł stanąć przed ołtarzem Sybilną Merton i złożyć w jej ręce życie swoje bez obawy, że źle czyni. Muszę tego dokonać. Im szybciej, tym lepiej dla nas obojga. Ale kogo mam zgładzić? Nie mam wrogów. To misja poważna i uroczysta. Janie! Papier! Pióro! Śmiercić. Sztylet?
Wypadek na koniu? Nie, nie, ciocia nie jeździ konno. A może byśmy tak ciotkę otruli? Tylko co zastosować? Zaraz, zaraz. Książka o truciznach. Tylko co wybrać? Akotynina. Tego mi trzeba. Właściwości akotyniny. Szybko działająca, niemal natychmiastowa, zażyta w kapsułce żelatynowej, pozbawiona smaku. Bez akotyniny nie wracaj. Lordzie, aptekarka, proszę. Witam, drogi Lordzie Arturze. Pozwoliłam sobie przyjść osobiście, ponieważ nie mogę zrealizować pańskiego zamówienia. Specyfik, którego pan żąda, to trucizna, silna, niebezpieczna trucizna. Na cóż ona panu? Mam wielkiego wryta podburzowego, którego jestem zmuszony pozbyć się, ponieważ zaczął zdradzać objawy nagłej wścieklizny. I dwa razy już ugryzł pan gryfa łydkę. Rozumiem. W takim razie oczywiście już podaję. A swoją drogą gratuluję doskonałej znajomości toksykologii. Proszę bardzo. I jeszcze raz uczulam. Bardzo niebezpieczna trucizna. Dlaczegoż to, Arturze, nie raczyłeś odwiedzić mnie przez tak długi czas? Nie mam ani chwili wolnej, droga ciociu. Czy to znaczy, że całymi dniami chodzicie z Sybillą po sklepach i gadacie o głupstwach? Doprawdy nie mogę pojąć, dlaczego ludzie przywiązują taką wagę do małżeństwa. Za moich czasów, nikomu nawet nie przyszłoby na myśl, żeby gruchać i pieścić się całymi dniami, publicznie lub w ukryciu. Zapewniam ciocie, że nie widziałem już Sybilli od 24 godzin. O ile mi wiadomo, należy ona teraz niepodzielnie do swoich modystek. Ach, to ja teraz rozumiem. I to jest jedyny powód, dla którego przyszedłeś odwiedzić starą, brzydką, jak ja, kobietę. Że też wy, mężczyźni, nie dajecie się niczym odstraszyć. Ach, w młodości popełniano dla mnie szaleństwo. Ale dziś siedzę, marne, zreumatyzowane stworzenie, z fałszywą używką i złośliwym usposobieniem. I gdyby, mój drogi, nie Lady Johnson, która przysyła mi najniemoralniejsze w świecie francuskie powieści, jakie tylko można znaleźć, nie byłabym w stanie przeżyć jednego dnia. Doktorzy są do niczego. Prócz do wyciągania nam z kieszeni marnych honorariów, nie mogą mi nawet poradzić nic na moją zgagę. Przyniosłem cioci na to lekarstwo. Coś mi to jest. Jest to wspaniały środek wymyślony przez jakiegoś Amerykanina. O, Amerykanina. Nie bardzo lubię te amerykańskie powieści. Stanowczo nie lubię. Czytałam nawet ostatnio jakieś amerykańskie powieści, które były
zupełnie idiotyczne. Ale przecież te kapsułki nie są wcale idiotyczne. Zapewniam ciocię, że są bardzo skuteczne. Musi ciocia przyrzec, że ciocia je zażyje. Och, jakiś ty jest współczujący, mój chłopcze. O, jakie piękne pudełko. Och, jakie piękne pudełko. Czy to na pewno dla mnie prezent? Piękne. A lekarstwo? Zupełnie przypomina cukierek. Mogę go zaraz zjeść. Ależ na Boga, ciociu. Niech ciocia nie waży się robi czegoś podobnego. Jest to środek homeopatyczny. Jeżeli go ciocia zażyje, nie mając zgagi, może nawet bardzo zaszkodzić. Musi poczekać ciocia do następnego ataku i wtedy weźmie kapsułkę. Będzie ciocia zdumiona rezultatem. Och, na pewno jest wyborna, mój drogi chłopcze. Wiesz, ja nie cierpię doktorów, ale uwielbiam. Zaczekam jednak na następny. Zaczekam. A kiedy to będzie? Czy prędko? Och, cóż za pytanie. Nie wiem, może za jakiś tydzień. No nie wiem. Dzisiaj męczyłam się cały rank, ale to nigdy nic nie dawało. Ale przed końcem miesiąca może chyba ciocia liczyć na atak. Tak, mój drogi chłopcze, jakiś ty współczujący. Sybilla dobrze na ciebie wpływa. A teraz? Zawieźmy mój chłopcze do mojego pokoju, bo mam mieć dziś na obiedzie strasznie nudnych ludzi, którzy na pewno nie zechcą mi opowiadać żadnych ciekawych anegdot ani roteczek. Jeżeli się zaraz nie prześpię, nie wytrzymam tego. Nie wytrzymam. Zawieź mnie. I zmykaj. Dziękuję ci za twoje amerykańskie lekarstwo. Pokoń se Sybilli, która tak na ciebie wpływa. Nie zapomnij ciocia go wziąć. A oczywiście, że nie wiem. Wiesz, Sybillo, znalazłem się nagle wobec okropnych trudności, przed którymi honor i sumienie nie pozwalają mi się cofnąć. Ślub musi być nasz na razie odłożony. Dopóki nie znajdę, nie usunę fatalnych powikłań, nie mogę uważać się za wolnego człowieka. Błagam, zaufaj mi, wszystko dobrze się ułoży. Należy mieć tylko cierpliwość. Klementyna umarła nagle w nocy 17. Wszystko powiodło się znakomicie. Staruszka wieczerzała tej samej nocy w towarzystwie matki. Zachwycała wszystkich obecnych swoim humorem i dowcipem. Wcześniej jednak udała się na spoczynek, skarżąc się na silną zgagę. Nazajutrz z rana znaleziono ją nieżywą w łóżku. Spokojny wyraz twarzy i pozycja leżącej wskazywały, że śmierć musiała nastąpić nagle, bez uprzednich cierpień. Posłano natychmiast po lekarza, ale nic naturalnie nie udało się już zrobić. Pogrzeb ma się odbyć 22. Lady Clementina przepisała mi cały dom, meble oraz naszyjnik przeznaczony dla mojej Sybilli. Sybillo! Sybillo! Przyrzekam ci, ukochane, że już nic nie stanie nam na przeszkodzie. Wyznaczmy datę ślubu. Może na 7 czerwca wyjdziesz za mnie? Tak! Życie jest takie piękne. Lordzie, już są rzeczy stare. Przepraszam, cioci Klementyna. Rzeczy cioci Klep?
pełno tutaj rozmaitszych rupieci. Spalmy te wydlakłe listy. O! Co znalazłeś, Sybillo? Jaka piękna bombonierka. Prawdziwa holenderska robota. Daruj mi ją, Arturze. Ametysty będę mogła nosić po skończeniu 80 lat. Ależ weź ją naturalnie. Ja sam dałem ją Lady Clementynie. Kocham. O, a mogę wziąć ten cukierek? Swoją drogą? Nie wiedziałam, że Lady Clementynie lubiła słodycze. Myślałam, że była na to zbyt wielką intelektualistką. Cukierek? Co ty mówisz, Sybillo? Tak, tu w środku jest coś, co wygląda jak cukierek. Stary i trochę zaburzony. Ale Arturze, czemu tak pobladłeś? Lady Clementyna umarła, więc mimo wszystko śmiercią naturalną. Fatalne położenie. Skoro eksperyment z trucizną się nie powiódł, to może spróbować dynamitu lub innego rodzaju materii wybuchowej. Trudna to sprawa. Janie! A, wiem. Ruwałów. Rosyjski rewolucjonista. Janie, telefon! A, masz rację. Okay. Dobrze. Jest jasne. Przyjaciele i krewni. Lady Flora. Baron Summerwich. Wuj Dziekan. Wysadzę w powietrze. Wuj Dziekan to człowiek dużej wiedzy i kultury. Jest nadzwyczajnym amatorem zegarów i ma ich wspaniałą kolekcję. To doskonała sposobność do zamierzonego planu. Ale skąd wziąć maszynę piekielną? Tak. Masz rację, przypomniałam sobie. Ruwałów, rosyjskie rozmówki. Telefon. Halo? Tu Artur Saville. Ruwałow? Tak. Potrzebna jest mi maszyna piekielna. Tak, wódka też będzie. Czekam dziś wieczorem. Potrzebna jest mi do spraw czysto rodzinnych. To całkiem poważna sprawa jest. Oto adres. Policja dużo dałaby za posiadanie tego adresu. Nie będzie go miała. No i хорошо. A gdzie moja obiecana wódka? Gdzie?
Ja z polecenia hrabiego Rubałowa. Chciałbym, aby pan mi poświęcił kilka minut rozmowy w bardzo ważnej dla mnie sprawie. To tak, mój chłopcze. Zegary wybuchające, powiadasz pan. To bardzo, bardzo trudny towar do zagranicznego eksportu. Nawet jeżeli uda się je przeprowadzić przez celne kontrole, to ruch pociągów jest tak nieregularny, że często wybuchają, zanim uda się je dostarczyć do miejsca przeznaczenia. Tak to już jest. Jeżeli natomiast pan potrzebuje taki zegar na domowy użytek, jestem w stanie panu dostarczyć doskonała sztuka i zagwarantować, że będzie pan i super zadowolony. A proszę powiedzieć mi, jeżeli pan oczywiście może, dla kogo jest ten zegar przeznaczony? Bo jeśli tak dla policja, albo dla kogoś zbliżonego z tych kręgów, to no, pan wybaczy, ale nie mogę panu pomóc. Zapewniam pana, że sprawa moja nie ma absolutnie nic wspólnego z policją. Zegar jest przeznaczony dla mojego wuja. O! Czyli to czysto prywatna sprawa. Najzupełniej, najzupełniej. Wyjdę, proszę. O, tego mi właśnie potrzeba. Pokaż mi pan, jak działa mechanizm. To niemożliwe. Ale proszę, powiedz mi pan, kiedy mam stąpić wybuch. Stawię maszyneria ściśle na dany moment. Niech tak będzie. Dzisiaj mamy wtorek, a gdyby panu mógł wysłać zegar zaraz? Najmniej. Ja mam bardzo ważna sprawa do załatwienia dla moich przyjaciół w Moskwie. A gdybym go wysłał jutro rano? O, najzupełniej wystarczy. Jeśli zegar dotrze jutro wieczorem lub we czwartek rano, godzinę wybuchu moglibyśmy więc oznaczyć na w piątek w południe. Wuj bywa w domu zawsze o tej porze. Fajtak! Ha! Fajtak! A teraz powiedz pan, ile pan jest winien? O, bagatela. Nie ma o czym mówić, nie opłaca się nawet spisywać rechnung. Dynamit z jeden silnika. Das są ca. 500, przesyłka, 3 szylinga. Nein, ja rad jestem, że mogę pomóc przyjacielowi i hrabia Rubałów. A praca pańska? Ha! Moja praca. Ja nie pracuję, mój front, dla pieniędzy. Ja żyję swoją pasją. Księgarz. Posłuchaj, kochana. Najdroższa cioteczko, jak miło się do mnie Janeczka kochana zwraca. Dziękuję ci serdecznie za flanelę i wełnę. Nie, to nie jestem fragment. Arturze, co się z tobą dzieje? Mieliśmy zabawną historię z zegarem, przysłanym papie w zeszły czwartek przez jakiegoś nieznanego wielbiciela. Nadeszło to cacko w drewnianej pace z Londynu z opłaconym portem. Pokojowa nasza rozpakowała go. Papa postawił na kominku w bibliotece i w piątek z rana, kiedy siedzieliśmy przy śniadaniu, w tej samej chwili, kiedy zegar wybił 12, usłyszeliśmy chrapliwy zgrzyt i mały kłębek dymu strzelił do góry. No coś takiego. Pokojowa była przerażona, ale wszystko to wyglądało tak komicznie, że Jakub i ja wybuchnęliśmy śmiechem i nawet papa miał minę wielce rozbawioną. Po bliższym zbadaniu zegara okazało się, że jest to rodzaj budzika, który nastawiony na daną godzinę przy równoczesnym podłożeniu szczypty prochu strzelniczego pod mały młoteczek wybucha, ilekroć się tego chce. Zegar został ulubioną zabawką Reggiego, który wciąż urządza sobie wybuchy. No popatrz, jak
myślisz, moja droga? Czy Artur miałby ochotę na taki zegar jako ślubny prezent? Nie, nie miałbym ochoty. Arturze, jesteś blady jak ściana. I co ostatecznie mam napisać Janeczce? Nie chcesz tego zegara? Bo ja ci powiem szczerze, że ja bardzo chciałabym mieć taki. Nie widzę nic z tym szczególnego. No. Arturze, jesteś niegrzeczny. Widzę, że nic tutaj po mnie. Nic. Co to pan? Czurdy Bóg, ja przepraszam, ja nic nie rozumiem. Ja, no i świeżteję, ja nic nie rozumiem, jak do tego mogło dojść. Ja tam dostarczę nowy zegar, nowy po kosztach, albo w ogóle bez kosztów. Albo nein. Ja panu dostarczę pudło nitrobombę, no nitrobombę. Albo nie. O, parasol. Parasol, super parasol. On wybucha w momencie, kiedy się go otwiera. To jest nasz najnowszy wynalazek. Niech pan jasno szlach pana wynalazkami. Robisz pan szajs takich mało, a ten parasol to pan chce psać. Patrz pan, teraz to wszystko podrabiają. Nawet trudno jest o dynamit w czystej postaci. Poczekajmy. Tam się musiało coś rozregulować. On pewnie jeszcze wybuchnie. Albo nie. Ja wiem. Ja panu dostarczę wybuchowy barometr. O, taki sam, jaki dostarczyłem gubernatorowi w Odessie. Tak, słyszałem. Tak. Miał wybuchnąć po 10 dniach, a walnął po 3 miesiącach. A do tego... Zamiast gubernatora przerobił na twarzy tego pokojówkę. To się nazywa niemiecka precyzja. Rewelacja! Ale wybuch! Don! Jest to dowód na to, że dynamit jako siła destrukcyjna kierowana odpowiednią maszynerią jest nadal niezastąpionym czynnikiem, aczkolwiek troszeczkę niedokładnym. Dobra! Don! Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby popełnić morderstwo, ale za każdym razem nie powiodło mi się. Przecież to nie moja wina. Usiłowałem wypełnić swój obowiązek, ale widocznie los zawziął się na mnie. Może lepiej byłoby zerwać zupełnie małżeństwo. Sybilla cierpiałaby niewątpliwie. Niech przeznaczenie samo dokona swego dzieła. Nie robię więcej żadnych prób. O, Lord Arthur, witam serdecznie. A co, Lord Arthur? Lordzie! Wykonał się więc wreszcie wyrok przeznaczenia. To prawda, to nie najbliższa rodzina, ale morderstwo to morderstwo. Postępkowy Czarnycki. Czy wpadł pan tutaj do rzeki? Mi? Wydawało się panu. Dobrze, w takim razie ja dalszy odpływ. Żegnam pana. Dziękuję, Janie.
jest zabójstwo chiromanty. Wczoraj o godzinie 7 z rana wypłynął na brzeg naprzeciwko hotelu okrętowego ciało znanego chiromanty pana Podżersa. Nikt nie wiedział, czy się podziewał już od kilku dni, co wywołało wielkie zaniepokojenie w kołach chiromantów. Przypuszczalnie popełni samobójstwo pod wpływem chwilowego rozstroju spowodowanego przepracowaniem. Ustaliła to dzisiaj ostatecznie policja śledcza. Zmarły nie pozostawił, jak się zdaje, żadnych krewnych. Sybillo! Sybillo! Sybillo, powiesz mi się jutro. Szalony chłopaku, przecież nic nie jest gotowe. Jak? Ślub odbył się 3 tygodnie później w kościele świętego Piotra zatłoczonym ciżbą najeleganckiego świata. Nabożeństwo odprawiał z wielką pompą wuj dziekan, ten sam, który szczęśliwie nie wyleciał w powietrze za sprawą lorda Artura. Trudno byłoby znaleźć piękniejszą parę młodych małżonków. Byli oni więcej niż piękni. Byli szczęśliwi. Ani na jedną chwilę nie żałował lord Artur wszystkiego, co przecierpiał dla dobra Sybilli. Ona zaś z kolei dała mu to, co kobieta może dać najlepszego mężczyźnie. Ubóstwienie, czułość i miłość. Kilka lat później, kiedy narodziło im się już 2 pięknych dzieci, odwiedziła ich Lady Windermere w wiejskiej posiadłości. Sybillo, czy jesteś szczęśliwa? Naturalnie, że jestem, druga Lady. A pani? Nie mam czasu być szczęśliwą. Zachwycę się swoją najświeższą znajomością, ale ona mi szybko leci. Więc wybrańcy pani nie dają mi stałego zadowolenia? O nie. Dobrze do nich są tylko co najwyżej na jeden sezon, a później stają się najnudniejszymi istotami pod słońcem. Pamięta pani tego Podżersa, chiromantę? Straszny z niego był oszust. Tak, tak, naturalnie. Wybaczyła mu nawet to, że pożyczył ode mnie pieniądze. Zanudzał mnie swoją miłością. Przez niego znienawidziłam chiromancję. A teraz zajmuję się czymś o wiele zabawniejszym. Telepatią. Wiesz, droga Lady, proszę nie mówić nic złego o chiromancji. To jedyna rzecz, o której Artur nie pozwala mówić w sposób żartobliwy. Chyba nie. Bierze ją zupełnie na serio. Ale może się pani to sama zapytać. Właśnie idzie tutaj. Pozwól Arturze. Czy dobrze słyszałem? Przepowiednie pana Podżersa były zmyślone. Lordzie Arturze, pan naprawdę wierzy w chiromancję? Oczywiście, że wierzę. Ale ani jednemu z moich znajomych nie spełniła się żadna przepowiednia tego oszusta, a ja zapraszałam go do siebie tylko i wyłącznie dlatego, że świetnie rozmawiał moich gości. A wie pani, w moim przypadku się zmieniła. Schorowanej i kochającej dziewczynie.